Cześć, witam was wszystkich serdecznie. Dzisiejszym moim gościem jest Michał Tkacz, specjalista z zakresu przygotowania motorycznego. Witam cię serdecznie, Michale. Dzień dobry. Poruszymy sobie dzisiaj kwestie dotyczące przygotowania motorycznego. Biegacze. Pierwszym moim takim pytaniem Michał do Ciebie będzie czy praca trenera motorycznego w przygotowaniu biegowym różni się bardzo od klasycznego przygotowania w innych dyscyplinach czy w przypadku tej dyscypliny potrzebujemy aż tak dużego zapycza ze strony innych trenerów czy jest jednak tutaj w wkład pracy trenera przygotowania motorycznego dużo, dużo większy, no bo też w bieganiu nie mamy przygotowania aspektów jak na przykład techniki w piłce nożnej, czy tutaj innych parametrów związanych typowo z grom. Teoretycznie jakby, jeśli chodzi o samo przygotowanie motoryczne to opieramy się na tych samych ćwiczeniach, jeżeli chodzi o trening siłowy jeżeli chodzi o krok biegowy i itd., największa różnica między stricte samym bieganiem, jeżeli byśmy sobie wzięli nawet nasze krakowskie błonia i biegali, no to po prostu biegamy sobie albo w jakimś jednostajnym tempie i wokół błoni, czy wokół czegoś. Z drugiej strony, jak przejdziemy do sportu, to tam bieganie jest jednym z elementów. Nawet jak tam wspomniałeś, mm -hmm. że w bieganiu, w bieganiu mamy samo bieganie, a na przykład w piłce nożnej jest jeszcze cały ten element techniki, techniki taktyki. Więc jakby składowe są te same, tylko trzeba wszystko wynieść w, w kategorii danej dyscypliny sportu. Bo na przykład jak weźmiemy pod uwagę piłkę nożną, to tam też mamy aspekt decyzyjności, czas reakcji, reakcja na przeciwnika, na to, co, co on zareaguje. Więc to będą takie, takie największe zmiany. No i też jak mamy piłkę nożną, koszykówkę czy jakiekolwiek inne gry zespołowe, to tam najczęściej bazujemy stricte na przyspieszeniu, czyli jak szybko jesteśmy w stanie dobić do przeciwnika, czy jak szybko jesteśmy być w, w jakimś tam punkcie A czy punkcie B. Jeżeli chodzi o takie bieganie nawet kwestia 5 km 10 czy czy pełnego maratonu, to tam przyspieszenie aż takiej roli nie będzie grało, no bo tam raczej już chodzi o zbudowanie takiej sztywności i powtarzalność tego ruchu, gdzie mamy pozycję bardziej spionizowaną. Więc to są takie największe różnice, o których bym wspomniał na początku, że w sporcie stricte zespołowym lub tam, gdzie jest jakiś element reaktywności, no to bardziej będziemy się skupiać na tym, że e, najważniejsze jest, jak szybko do, do, dotrzemy do danego punktu, a w bieganiu po prostu. Nie będzie to aż takiego dużego takiej roli dało tylko ta ekonomia biegu będzie będzie ważna. Czyli żeby nie biegać całym pogarbionym jak ludzie mają tendencję w jednej ręce trzymają telefon z endo mondo nie używają w ogóle ramion do biegania to też będzie miało bardzo bardzo duże znaczenie bo bieganie to nie tylko praca nóg ale też od tego jak efektywnie będziemy pracować obręczą barkową to też będzie wpływało na naszą ekonomię biegu więc tak Mógłbym porównać te dwa elementy. Mhm. A mógłbyś właśnie powiedzieć jeszcze troszeczkę szerzej, jakie tutaj czynniki wpływają na tą ekonomię ruchu? Jakie e, części, czy też mieście, e, ruchy trzeba zaangażować, żeby zwiększyć tą ekonomikę ruchu? Odwracając nieco to pytanie, często ludzie, którzy zaczynają w ogóle biegać, powiedzmy typowi kowalscy, niesportowcy, to mhm. jest tak, że wystarczy kupić buty, pójść do Decathlona, czy jakiejkolwiek innej firmy, kupić buty i sobie zacząć biegać. Tylko nikt nie zastanowi, no bo też bieganie buty, idę biegać i, i się dzieje. Tylko nikt się nie zastanowi nad tym, że dana osoba nie jest przygotowana do biegania. I na przykład mamy kogoś, kto wstaje z kanapy, powiedzmy przez ostatnie dwa lata, czy nigdy wcześniej nic nie robił i wchodzi nawet na kilometraże rzędu, powiedzmy, nie wiem. Nawet niech sobie zrobić trzy razy w tygodniu po 5 km. Jakoś objętościowo, normalnie to nie jest dużo, to jest tylko 15 km. Ale dla takiej osoby to będzie naprawdę mnóstwo, 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 to może powodować mnóstwo problemów. Bo, jeżeli wstajemy z odbiórka, to często ograniczenie zakresu ruchu, jeżeli chodzi o biodro, pojawiają się problemy z kolanami, to się tam w stawie skokowym zaczyna nie domagać. E, jesteśmy całali przygarbieni czy przeprostowani w odcinku lędziowym, odcinek lędźwiowy zaczyna też y, doskierać. I Nawet były przeprowadzane badania, i tak prędzej czy później w ciągu, e, tam było podane około półtora do dwóch lat, duża część ludzi, którzy zaczyna biega, biegać, takich kanapowców, to po prostu to, to była jakaś kontuzja. I to nie stricte wymag... Z jednej strony to wynikało z tego, że technika biegu to nie było optymalne pod względem danej osoby, a z drugiej strony dana osoba nie była przygotowana do tego treningu wcześniej. Więc moim zdaniem, takim fajnym elementem jest połączenie właśnie takiego treningu prewencyjnego, wzmacniającego. Wokół tych rejonów, które też będą najbardziej newralgiczne dla naszego trybu życia, ale też, też dla biegania. Bo najczęściej problemy będą, czy to z mięśniami dwugłowymi, czy to będą właśnie jakieś problemy z, z odcinkiem lędźwiowym, kolana będą bolały, ale to też często wynika z tego, że po prostu brakuje tego zakresu ruchu, albo nie możemy kontrolować tego zakresu ruchu, albo po prostu cała, cały, cały bieg nie jest optymalny. Więc trzeba, trzeba zwrócić uwagę też. E, na to, jak pracujemy podczas biegu. Bo jeżeli już nie charakteryzujemy przyspieszenia, tylko pracę taką już ciągłą biegową, tam trzeba zwrócić uwagę, że tak naprawdę my tylko jakby lecimy. Nad ziemią, tylko wkładając jakąś część energii, siły mocy, mocy w podłoże. I tutaj będzie też dominacja tej takiej plajometrii e, szybkiej, gdzie ten czas kontaktu z podłożem będzie jak najkrótszy. A co możemy zobaczyć znowu, że jak kogoś widzimy w parku, albo, e, albo gdziekolwiek gdzie sobie biega nad Wisłą, czy gdziekolwiek indziej, to jest to, że Często takie osoby człapią, one, one nie osiągają prędkości i często zamiast korzystać z tego, co mogłoby być pozytywnego zbiegania, tak naprawdę obciążają te struktury, one się odkształcają i w długoterminowej perspektywie coś tam właśnie się może zawsze, zawsze zdarzyć. Najczęściej problemy wynikają z tego, że coś tam wokół bioder nie gra, czyli jakieś ograniczenie rotacji albo nie, wiem, może jakieś zdecentralizowanie kości drobne. Tak samo. Ja to zawsze porównuję na szkoleniach, że z naszego odcinka lędźwiowego robią się drugie pośladki, czyli funkcje mięśni pośladkowych często przejmują prostowniki. Jesteśmy na permanentnym przeproście. Ten pośladek fizycznie jest, ale często nie jest on nie pracuje on właśnie w taki optymalny sposób, żeby nam pomagać w przemieszczaniu się. Bo też są różne teorie, że mamy mięsień pośladkowy tak w 100% nieaktywne, ale jeżeli by tak było, no to pewnie byśmy nawet nie byli w stanie chodzić. On tam gdzieś pracuje ale często przy czymś intensywniejszym jego funkcje też zaczynają przejmować inne struktury i to rzeczywiście nie jest optymalne i, yy, i, i pojawiają się dolegliwości związane przede wszystkim z bólem odcinka lędziowego. A powiedz mi, jak zdiagnozować takie problemy w przypadku biegaczy? Czy zdarza się też taka sytuacja, że w teście na dany ruch, czy też na daną grupę mięśniową e, wszystko pozornie jest ok, a okazuje się, że dopiero na dalszym dystansie biegu objawia się ten problem i wtedy jest widoczny, czy występuje coś takiego, czy jesteśmy w stanie takimi zwykłymi testami zawsze wyłapać, czy dany mięsień, czy dany ruch jest prawidłowo wykonywany? I tak i nie, bo jak sobie zamykamy nawet testy takie fizjoterapeutyczne, czy stricte jakieś takie zakresy ruchu i, i tak dalej, to często ktoś na podłodze w takim pasywnym zakresie ruchu, on nie będzie używał tego, wszystko będzie w porządku. Ale na przykład taki zakres ruchu, który jest w, tym, w tej pozycji leżącej, niekoniecznie zawsze będzie miał przełożenie, że ja takie kąty w stawach czy pomiędzy strukturami będę, będę osiągał. Więc to nie zawsze jest takie zero-jedynkowe, więc fajnie jest mieć taką podstawę w postaci takiej, jak to było zawsze na anatomii palpacyjnej na, na, na zajęciach, że tam sobie sprawdzaliśmy te mięśnie, rysowaliśmy je. Fajnie jest posprawdzać te zakresy ruchu, fajnie jest wiedzieć teoretycznie, jak to wygląda, ale też z drugiej strony warto zobaczyć, jak dana własnie, osoba właśnie się porusza. Teraz prawie każda komórka ma slow motion, wystarczy nagrać taką osobę kilka kroków, jak biega i od razu będziemy Mogli sobie zobaczyć rzeczywiście, czy, czy za bardzo jakieś struktury kolan nie są przeciążane, czy yy, nawet można zobaczyć od tyłu, czy ktoś nie ma płaskostopia, czy, czy to wszystko jest, jest, jest dobrze zrobione. Tak samo często może być tak, że na przykład ktoś kilometr, dwa, trzy sobie biegnie, jest w porządku, ale jeżeli im dłużej trwa ten wysiłek, to często pojawiają się coraz większe te dolegliwości bólowe i z czasem te dolegliwości dopiero zaczynają się pokazywać. Więc to wszystko zależy od przypadku. Ale ja, jako trener, jeżeli ktoś do mnie przychodzi, który jest stricte związany z bieganiem, lub w sporcie, gdzie się rzeczywiście w przewadze właśnie porusza i biega, no to robię te testy, takie, gdzie sobie sprawdzam teoretyczne zakresy ruchu, ale najwięcej mi daje obserwacja danej osoby, jak ona się porusza. Bo też trzeba wziąć pod uwagę, że teorie teoriami. Mamy mnóstwo wyznawców i to jest dobre w sumie wzorców ruchowych, ale dla każdego w minimalnym stopniu jakoś to będzie wyglądało inaczej. Czy to będą zajęcia na siłowni, czy, czy bieganie, to warto jest po prostu to sobie, sobie, sobie sprawdzić. Plus też, jeżeli chodzi o pracę trenera, no to są różne fazy biegu, bo mm, musimy, możemy rodzić no naprawdę. Powiedzmy moglibyśmy zrobić osobny dzień szkoleniowy, jeden dzień szkoleniowy, 8 godzin na temat analizy techniki biegu, co ma pierwsze lądować, jak, jak nazywamy ten, ten etap, tamten etap, ale nie utrudniając sobie życia najprościej to będzie właśnie nagrać kogoś od boku czy nawet od tyłu, zobaczyć jak to, jak to pracuje i też czy do, występują jakieś dolegliwości bólowe w danych strukturach. A powiedz mi, czy duże różnice będzie miało podłoże, na którym testujemy naszego zawodnika? Czy tutaj dowolnie, na przykład, boisko, czy też zwykła bieżnia na siłowni będzie dobrym rozwiązaniem? Bieżnia, bieżnia na siłowni jest o tyle problematyczna, że tak naprawdę nie my ją napędzamy, tylko my mhm. skaczemy nad nią i staramy się nie wywalić. Jak ktoś sobie włączy 17 km na godzinę, to walczy często, często o życie. Ale z drugiej strony na siłowniach jest teraz coraz więcej takich, to się też nazywają bieżnie Woodway, albo to Techno Gym robi, albo różne firmy, gdzie ktoś napędza bieżnie, czyli nie masz maszynami dyktuje moje tempo biegu, tylko ja sobie mogę to mogę przyspieszać, czy mogę biegać z jakimś tam tempem. Oczywiście znowuż to nie będzie, to nie będzie przeniesienie w 100% tego, co jest na wierzchni, bo ktoś może, wiele jest w przypadku osób, które idealnie czują się na bieżni, biegają, wchodzą na, wychodzą na zewnątrz, i nagle kolana czy jakieś inne struktury zaczynają boleć. Tak samo nie bez przyczyny, jak mamy zawody lekkoatletyczne, na jakieś, nie wiem, czy mamy też jakieś igrzyska olimpijskie, to mamy stadion, na stadionie Startan, gdzie ta, to podłoże jest delikatnie bardziej miękkie, że ono będzie amortyzowało, amortyzowało w ten sposób te, te struktury. I też tak w mojej karierze, tak powiem, szkoleniowej zetknąłem się z trenerem, który mieszka nad morzem. I w sumie jedną z większych takich le, jedną z, lepszy, jednym z lepszych okresów takich przygotowawczych dla osoby, która zaczyna biegać, to jest bieganie po piasku, bo to wymusza na nas pracę stopy wszystkich stabilizatorów, wszystkich mięśni wokół stawu skokowego i po takim jednym z treningów pierwszych naprawdę można mieć takie zakwasy w takich mięśniach, no bolesności mięśniowe w takich miejscach, do, w których wcześniej nie byliśmy przygotowani. Więc jeżeli ja miałbym osobiście wybierać miejsca, to starałbym się robić to niekoniecznie na betonie, czy na jakiejś kostce brukowej, czy na czymś takim, tylko raczej na czymś bardziej miękkim, ale to w zależności od tego, jakie są możliwości no i też jakie dystanse biegamy, bo jeżeli ja mam znowu odwołam się do sportów zespołowych, mam koszykarza, gdzie tam boisko do, do, do koszykówki ma powiedzmy ponad 20 metrów, no to nie będę robił jakichś mega długich wybiegań, więc mi wystarczy kawałek bieżni lekkoatletycznej, czy pójść sobie gdzieś na hale i to mi w zupełności wystarczy. Ale osoba, która już będzie biegała 10-20 kilometrów, no to tylko i wyłącznie po trawie. no to ciężko będzie to do zrobienia. Ale na przykład wokół błoni, które tam mają 3-4 kilometry, można sobie tak realizować, że biegamy sobie w środku i biegamy po trawie, więc raczej bym szedł w tym kierunku, niekoniecznie tylko i wyłącznie biegania po czymś takim twardym, albo też pójścia w kierunku takim, żeby dołożyć jakiś trening uzupełniający, żeby, żeby odciążyć te struktury, żeby to nie było takie, takie problematyczne. Tak naprawdę wszystko zależy, zależy od przypadku, jak dana osoba wcześniej trenowała, jakie ma te, jak ten, ten ruch wygląda w praktyce rzeczywiście. Powiedz mi Michał, bo wspomniałeś tutaj właśnie o dystansie pokonywanych biegów. Powiedz mi, jakie są różnice pomiędzy przygotowaniem zawodnika krótko- a długodystansowego? Jak mamy do czynienia nawet ze nie wiem, 100 metrów, 200 metrów, 400 metrów, no to tam dużo większą rolę, szczególnie w tych najkrótszych dystansach, będziemy poświęcali na ten aspekt przyspieszenia, czyli wkładanie jak najwięcej siły w każdy krok, ale potem te kroki muszą być stosunkowo jak najkrótsze. Ja to zawsze porównuję do tego, że podłoga parzy, więc też będzie się tutaj odpalał nieco inny system energetyczny, bo tutaj będziemy mieć przetwarzanie bezpośrednio ATP z fosfokreatyną, a ten wysiłek będzie trwał dłużej, powiedzmy 30 sekund, 60 i więcej, to będziemy przechodzić w, w pracę na innych systemach energetycznych, gdzie też na samym początku, jak to będą bardzo intensywne wysiłki, no to będą te wszystkie produkty uboczne przemiany materii, czyli coś pali, piecze, boli, jest niewygodne, no to wtedy najprawdopodobniej będą też to te, te, te produkty metaboliczne, te ubytki, które będziemy móc, mogli przekształcić w czasie w ramach, w ramach regeneracji. Tak samo, jak porównalibyśmy sobie sprinterów, to mamy na przykład największym takim koksikiem, zawsze mi się wydawał, jeżeli chodzi o wizualność, to Asafa Powell, no wielki koń. Pewnie podejrzewam, że jakby go na zawody kulturystyczne przygotować, to nie byłoby to aż takie trudne, bo masę mięśniową ma, tylko trzeba by ewentualnie popracować jakoś tak stricte, żeby te mięśnie jakoś nie wiem, wypuklić czy po prostu podkreślić. A z drugiej strony mamy maratończyków, którzy tej masy mięśniowej nie potrzebują aż tyle, no bo to jest zupełnie inny typ wysiłku, ponieważ oni nadążają w trakcie tego wysiłku w pracy tlenowej, żeby resyntezować to ATP. Tak samo będą korzystali z kwasów tłuszczowych, więc te wysiłki będą zupełnie inne i tej masy mięśniowej aż tyle nie będzie. I często są takie memy w internecie właśnie, że z jednej strony mamy sprintera, który wygląda bardzo dobrze, jest napakowany i bardzo do, dobrze w opinii, a z drugiej strony mamy osobę, która biegnie maraton i ledwo co żyje i się słania na, na nogach. Więc tutaj też ten procent masy mięśniowej będzie, będzie ważny. No, i tak samo osoby zazwyczaj, które trenują sprint, powiedzmy, stówkę czy 200 metrów, no to też będą miały większy akcent pracy, też siłowej, czy takiej związanej z generowaniem mocy. Czyli jak na treningu byśmy robili. Um, od najbardziej zaawansowanych technik, czy to właśnie olimpijskie podnoszenie ciężarów, gdzie tam te ciężary też będą miały znaczenie, ale też oprócz wagi będziemy przykładać mega dużą, dużą, dużą wagę do tego, wagi sztangi, będziemy przykładać wagę do tego, jak szybko dany ruch jest wykonywany. Tak samo te osoby mają zdecydowanie krótszy czas, y, czas i odcinek do przebycia, więc one tam naprawdę tak od, od samego początku biegną na 150 albo więcej procent możliwości. a Natomiast w tych dłuższych dystansach, typu właśnie maraton, no musimy sobie to wszystko, wszystko porozkładać. Nawet porównując przygotowania 100-metrowca i 400-metrowca, tam też jest zupełnie inna praca, bo y, musimy wchodzić w te właśnie szlaki glikolizy beztlenowej, czyli robić te wysiłki, które trwają po. Po prostu dłużej. Jak mamy bieg na 400 metrów, no to on powiedzmy trwa plus minus około 48-50 sekund, w zależności od tego, kto jaki, kto jaki ma wynik. Więc tu już wchodzimy w inny system energetyczny, jak u, u sprintera, który ten wysiłek robi po 10-12, czy powiedzmy w 200 metrach 20 ponad sekund. Więc to będą takie, takie główne, główne różnice. Poziom siły, podejrzewam, generowanej mocy zdolność do osiągania wysokich prędkości, ale tych wysokich prędkości nie jesteśmy w stanie utrzymywać nie wiadomo ile. No i też to się przenosi do, do kształtowania systemów energetycznych właśnie. A czy w przypadku maratończyka będziemy w jakikolwiek sposób planować w jednostkach treningowych wdrażanie bardzo krótkich dystansów, takich jak u sprintera, czy nie przełoży się to na jego długodystansowy bieg? Zależy od przypadku. Kurde, zawsze mogę zacząć tak od tego, ale patrząc na to tak z perspektywy, jeżeli ja miałbym to wplatać w plan treningowy, można mieć okres treningowy na przykład, gdzie będę skupiał się na przykład na siłowni nad budową siły maksymalnej, czy potem przeniesienie tej siły maksymalnej, gdzie będę podnosił ciężkie klamoty, potem w przejściu na moc, jako element stricte techniczny, jako element na przykład. Właśnie elementy właśnie taki techniczny, czy, czy, czy po prostu koordynacji, jak najbardziej można wprowadzać elementy przyspieszenia, ale raczej te osoby będą bazowały na tym, że będą raczej już w spionizowanej pozycji i będą wykonywały nieco dłuższe aktywności. Więc taki można wplatać, yy, albo są po prostu takie same elementy, jeżeli chodzi o trening sprinterski, jak i trening ten bardziej długodystansowy, tylko tutaj aż tak mocno dużego znaczenia w długich dystansach nie będzie miało stricte przyspieszenia. Bo zobaczmy, że na przykład jak była analiza tego rekordowego biegu Usaina Bolta, no to on na pierwszych 10-20 metrach miał największy przyrost prędkości, którą osiągnął. Do 60 metra jeszcze zwiększała się jego prędkość, a potem od 60 do 100 metra on po prostu był w stanie utrzymać tą prędkość, gdzie ona na samym końcu, końcu spadała. No jakbyśmy sobie tak pobiegli z taką prędkością w maratonie, no to pewnie byśmy skończyli po tych 100 metrach i byśmy więcej, więcej nie pobiegli. Więc tutaj też trzeba wziąć pod uwagę czas trwania, trwania tego wysiłku, że w tych dłuższych dystansach będziemy biegać nie od razu na 500% możliwości, tylko musimy też rozłożyć tą aktywność na dużo dłuższy czas. Gdzie, chociaż nawet patrząc na kipczoga, który ostatnio tam, ostatnio jakiś czas temu w tych wyizolowanych warunkach poniżej dwóch godzin, maraton. No to i tak te jego prędkości są ogromne i wiele osób w, w warunkach treningowych nie jest w stanie utrzymywać takich prędkości, osiągnąć takich prędkości i utrzymać je przez dłuższy czas, a on był w stanie to utrzymać przez dwie godziny biegu. A powiedz mi, na ile przed zaplanowanym biegiem, zawodami wyłączyłbyś jednostki takie dodatkowe, jak trening siłowy, czy też tutaj w typowo jednostki pod przygotowanie takie motoryczne? Patrząc na przykład na jednego mojego podopiecznego, 400 metrowca, u niego wyglądało tak, że bardzo dobrze się czuł, gdy robiliśmy przed samymi zawodami taką jednostkę, gdzie pobudzaliśmy układ nerwowy, czyli wykonywaliśmy... Często ciężkie ćwiczenia, jakby z wysoką intensywnością, czy w zależności czy to był ciężar, czy wykonywaliśmy to z dużą intencją ruchu, gdzie tutaj wprowadzaliśmy nawet dzień przed zawodami, czy dwa dni przed zawodami, elementy olimpijskiego podnoszenia ciężarów, elementy przyspieszeń, po to, żeby ten układ nerwowy był jakby bardziej, jakby był bardziej pobudzony przed głównymi, głównymi zawodami. Tylko sam powiedział, że przed jednymi, że przed zawodami on też musi robić jakieś tempówki wybiegania, bo jak na przykład była sytuacja, gdzie chyba trzy dni nie biegał przed zawodami, to czuł, że tego biegania mu brakowało. Było fajnie, jeżeli chodzi o pobudzenie, start, wszystko było bardzo fajne. Ale potem zabrakło właśnie tego kroku biegowego, takiego niby to tylko trzy dni, ale czuł, że właśnie tam tego brakowało, że jakby zrobił nawet jeden trening, nawet dwa dni przed samymi zawodami, nie jakiś mocno intensywny, tylko po prostu tak, żeby sobie popracować nad tą techniką, przypomnieć, wszystko poukładać w głowie, to ten wynik byłby dużo, dużo lepszy. Bo jak sprawdzaliśmy wyniki czasu reakcji, no to był najlepszy. Gdzie zawsze u niego to było najsłabszym ogniwem. Dopiero potem się tak wydarzyło, że że właśnie gasł. Tak naprawdę kiedy wykonamy ostatni trening to zależy od osoby i jak ona się będzie czuła, bo mamy przykłady to się nazywa PAP, że to jest takie pobudzenie układu nerwowego, gdzie w latach 80. i 90. najlepsi biegacze przed tymi biegami sprinterskimi, bo tutaj mówimy czy chyba bodajże o Benie Johnsonie. No to on wykonywał ciężkie serie martwych ciągów bezpośrednio przed zawodami, po to, żeby to zaangażowanie układu nerwowego było jak najwyższe. Więc, jak spojrzymy z takiego typowego laickiego punktu widzenia, no to jak to przecież wykonywanie treningu przed od razu znaczy no, ciężkich powtórzeń przed, przed samym bieganiem, no to by wpłynęło, powinno wpłynąć teoretycznie negatywnie, ale wpływało pozytywnie, bo zaangażowanie było dużo, dużo wyższe i od razu z wyższego punktu zaczynaliśmy bieg zazwyczaj podejrzewam, że to będzie albo dwa, trzy, trzy dni przed bezpośrednim, be bezpośrednimi zawodami będę już schodził z tych obciążeń. Ewentualnie jak ktoś czuje, że ta siłownia na niego jakoś tak negatywnie będzie wpływała, chociaż podejrzewam, że raczej tak nie będzie, no to możemy jakiś tam okres, że jak bieg jest na przykład w sobotę, no to powiedzmy poniedziałek, wtorek albo środa zrobić taki ostatni trening i potem iść sobie w tym dalszym kierunku. To raczej pewnie by się sprawdziło bardziej w tych dłuższych dystansach, bo ja jestem te zwolennikiem tego, żeby nie odpuszczać do końca treningów. Tylko rola, rola trenera będzie taka, żeby odpowiednio manipulując intensywnością treningu, czyli ciężarami, wpłynąć pozytywnie na ostateczny rozrachunek. Często też przed samymi zawodami, jeśli chodzi o te krótsze dystanse, są też takie pobudzenia układu nerwowego, praca izometryczna, czy podniesienie jakiegoś cięższego ciężaru, czy jakieś szybsze, większe, szybsze przyspieszenia bezpośrednio na rozgrzewce. Więc to wszystko zależy od tego, tak naprawdę, na jakich dystansach pracujemy i jakie jest doświadczenie danej osoby. Powiedz mi, Michał, jak, jaka jest świadomość, jeśli chodzi? O przygotowanie motoryczne czy o sam trening siłowy wśród biegaczy. Boją się, obawiają się tego treningu siłowego i innych jednostek, uważają, że to jest zbędne. Czy jednak ta świadomość włączania dodatkowych jednostek oprócz samego biegania jest już obecnie na wysokim poziomie? Świadomość wzrasta, bo jak kiedyś ludzie przychodzili, powiedzmy, 10 lat temu do trenerów, to jakby nie było takiej weryfikacji jego umiejętności, tylko ktoś po prostu był trenerem. I, i, I tyle. Ktoś chciał zredukować wagę, ktoś chciał zbudować masę mięśniową i tyle. A teraz, jakby klient, i dobrze, jest coraz bardziej wymagający, czyli chce polepszyć wynik jakiejś, na jakimś dystansie, chce coś zrobić, chce, żeby po prostu go coś nie bolało, co mu doskiera od lat. Więc ta świadomość, na szczęście, wzrasta, ale też dużo przypadków jest takich, że a po co mi w ogóle ta siłownia, przecież ja biegam, albo a po co mi ta siłownia, bo siłownia zamula. A po co mi ta siłownia, skoro siłownia będzie wpływała negatywnie na moją koordynację? To są takie często powielane mity od lat. Gdzieś ktoś nigdy nie spróbował, a już gdzieś to, gdzieś to powtarza. Bo być może ja nie będę robił takiego treningu dla średnio czy długodystansowca siłowego, jak ym, dla sprintera, no bo jest zupełnie inne, inne założenie. Ale właśnie tutaj pojawiają się problemy związane, problemy bólowe, które fajnie można byłoby. Zmniejszyć, niwelować lub nawet w nim zapobiegać, właśnie dozując odpowiednio sobie akcent treningu siłowego. Główną dyscypliną sportu, nie możemy o tym zapominać, jest to jakiś charakter biegowy, więc tak naprawdę ta siłownia będzie uzupełnieniem i powinna być transferowana bezpośrednio na bieg. Więc w ten sposób bym analizował, analizował dany przypadek. Świadomość ludzi wzrasta, ale czasami są takie zatwardziałe głowy, które nigdy niczego nie spróbowały, a i tak negują to podejście. Ale w pewnym momencie i tak. Są zmuszeni do dołożenia jakiegokolwiek treningu korygującego, korekcyjnego, no bo pojawiają się te dolegliwości bólowe, kostki, stawy skokowe, właśnie biodra, kolana, odcinek lędziowy, coś przy odcinku piersiowym, więc to i tak często zmusza do, takiego, do, do zmiany takiego podejścia. I tu nie znaczy, że mam osobę, która powiedzmy biega na poziomie nawet Igrzysk Olimpijskich, maraton jest taką osobą. Będę wchodził na trening siłowy, taki, że będzie, będę je kazał dźwigać po 200-300 kg przysiadzie w martwym ciągu, bo też trenerzy lubią popadać ze skrajności w skrajność. Jak kiedyś było stricte podejście kulturystyczne lub kiedyś ludzie podchodzą stricte biegowo do treningu, to teraz nagle cały internet zaczyna iść w stronę treningu siłowego, ale pamiętaj, nie stricte treningu siłowego, tylko takiego treningu trójbojowego, czyli paliwali się, ktoś ma podnieść jakiś tam ciężar na martwy ciąg, na wyciskanie sztangi na klatkę piersiową i, i na przysiad. Będę wykorzystywał te ćwiczenia, ale nie zawsze będę tylko i wyłącznie skupiał się na budowie siły maksymalnej. Będę analizował daną dyscyplinę sportu. Więc wracając do pytania, jak już przychodzą takie osoby, to już są zazwyczaj osoby uświadomione, które rzeczywiście chcą zadbać o ten aspekt prewencji urazów, czy o aspekt tego, że Będą wzmacniali jakieś swoje słabe ogniwa, gdzie to będzie miało bezpośrednio przeniesienie na bieganie. Bo zobaczmy, ile, jak często mamy do czynienia nawet z zapaleniem tutaj rozcięgna podeszwowego, coś przyścięgnie, Achillesa nie gra, nagle ta aktywność jest wykluczona. wykluczona jest wykluczona Teoretycznie jest wykluczona jakakolwiek aktywność przez następne tygodnie, miesiące. Te urazy nawracają i w ogóle. A moglibyśmy w sprytny sposób, dobierając odpowiednio ćwiczenia, czy nawet programując rozgrzewkę, wpłynąć na to, że te dolegliwości byłyby mniejsze, lub po prostu by ich, ich nie było. No, tak, Powiedz bo, tak mi, to Michał, było. Co jeszcze sądzisz o samych predyspozycjach genetycznych pod względem włókien mięśniowych, które będą zawodników albo tutaj wykluczać w niektórych biegach krótkodystansowych, czy też długodystansowych, albo dawać im dodatkowe profity? Wrócimy sobie nawet do tego co mówiłem o sprinterach. Jak mamy zdjęcie, sprinter koksik, przewaga w tych włókien szybko kurczliwy, gdzie te mięśnie są, mają bardzo dużą siłę skurczu, ale tego nie wystarcza na długo. A z drugiej strony mamy maratończyka, który może tej siły skurczu nie ma nie wiadomo jakiej, ale on jest w stanie utrzymywać dane, daną, daną aktywność przez dużo, dużo dłuższy czas trwania właśnie tego, tego ćwiczenia. Więc jeżeli mówimy o takich osobach już na poziomie takim bardzo zaawansowanym, olimpijskim, no to tam genetyka też będzie miała na to wpływ. No bo nawet sobie pod, wróćmy: Usain Bolt, Kipczok. Jeżeli ja bym chciał przetransferować sprintera, Bolta do biegania długich dystansów, byłoby to raczej możliwe. Nie byłyby to jakieś wybitne czasy, ale on byłby w stanie w jakimś tam lepszym, gorszym czasie przebiec. Natomiast jeżeli chcielibyśmy wrzucić maratończyka na czasy powiedzmy 10-12 sekund na 100 metrów, to często byłoby to nierealne, ponieważ oni są przyzwyczajeni do dłuższych dystansów, gdzie nie osiągają aż takich prędkości, jak się osiąga przy sprincie. No i też do tego będzie. Procento, ważne do tego będzie procentowa zawartość włókien mięśniowych. Nawet możemy sobie tak prostym językiem wytłumaczyć, że jedne osoby charakteryzują się, że jak przyspieszą, to oni są bardzo zrywni, bardzo szybko zmieniają kierunek, a niektórzy dopiero w czasie się, się rozpędzają. Więc to też będzie grało duże znaczenie. I też taką bolączką, na przykład w Polsce, w treningu dzieci i młodzieży jest to. Że ja to czasami nazywam takim naturalnym, troszkę zabijaniem potencjału, że um, stosujemy tylko taką starą szkołę, gdzie robimy jakieś dłuższe dystanse, biegi w górach, biegi nad morzem i tak dalej, powiedzmy, nie wiem, godzinne czy ileś, um, a boimy się, czy trenerzy, boją się wrzucać dzieci na wyższe intensywności, a te wyższe intensywności będą charakterystyczne dla danej dyscypliny sportu, bo porównując na przykład do piłki nożnej, no piłkarze powiedzmy przez te 90 minut są w stanie przebiec 10 kilometrów. No ale przebiegnięcie 10 km 90 minut no to nie jest wybitny wynik. W piłce nożnej oni te dystanse przebiegają na dużo wyższych intensywnościach. Tam jest przyspieszenie, hamowanie, przyspieszenie, zmiana kierunku, czy osiągnięcie w jakimś momencie prędkości maksymalnej przy kontrataku i znowu zmniejszenie tej intensywności, czyli to jest mega, mega duża różnica. I często jak kogoś przetransferujemy z tych włókien szybko, kurczliwych, np. sprintera. Do warunków tych bardziej wytrzymałościowych tlenowych, to to będzie możliwe, ale na odwrót no to już jest ciężko, ciężko do zrobienia, żeby to rzeczywiście miało ręce i nogi. No W sumie tak mógłbym to podsumować. To... A, czy, a czy uważasz, że jeszcze powiedz mi, że na przykład tutaj kolor skóry Rasa ogólnie może mieć wpływ na predyspozycję na przykład do biegania, tak jak też się uważa? w dużej mierze, przynajmniej niektórzy tak uważają, że osoby między innymi czarnoskóre z Afryki mają troszeczkę lepsze predyspozycje. Czy, czy ty jesteś jakby po tej stronie, czy bardziej uważasz, że z tego względu um, po prostu stricte treningowych osiągają takie um, tutaj dobre wyniki? Jak spojrzymy sobie na Igrzyska Olimpijskie czy Mistrzostwa Świata na pudło 100 metrów, 200 metrów czy dłuższych dystansów, to tam często są osoby, właśnie, czy to jest jakaś Etiopia, w sprzęcie Jamajka, Trinidad Tobago, czy nawet Stany Zjednoczone. No to tam nie ma zbyt dużego akcentu, jeżeli chodzi o biały akcent skórny, że tak powiem. Więc w jakimś stopniu to ma jakieś podłoże genetyczne, ale też są przypadki, przypadki czy, 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 czy są zawodnicy. Którzy nie mają tego czarnego koloru skóry, nie są czarnoskórymi czy afroamerykanami, żeby nikogo nie obrazić. Często ludzie szukają wymówek po prostu i jak zamiast szukać jakichś błędów czy możliwości analizy swojej, swoich tam słabych ogniw, to jest zrzucane to na, na poczet tego, że ktoś ma lepszą genetykę i w ogóle. Oczywiście może tak jest, że w procencie jakimś to. Coś tam jest zrobione, ale te osoby, czarnoskóre, które osiągają te najlepsze wyniki, one równie mocno muszą trenować, często dużo ciężej trenują. To też jest kwestia, kwestia podejścia takiego motywacyjnego, czyli już nie stricte, stricte trening, tylko samego podejścia danej osoby do aktywności, do swoich, do swoich zadań. Więc być może znajdziemy badania, gdzie procent yy, czy tam układ dźwigni będzie predysponował te osoby z skórę. Gdzie że one będą lepsze w jakichś tam dystansach, ale nie powinniśmy tego tak w 100% brać pod, pod uwagę, bo jak weźmiemy na przykład na przykład, przykład polskich, polskich lekkoatletów w ostatnich latach, jak były mistrzostwa w Berlinie, no to tam naprawdę staliśmy się, byliśmy dobrzy w, w lekkiej atletyce, ale tam naprawdę ilość medali, no to każdy w Polsce o tym mówił i byliśmy dumni z tego, jak to, jak to wyglądało u nas. A już nawet nie wchodząc w sporty biegające, ale na przykład spojrzymy sobie na pchnięcie kulą, czy yy, rzut, yy, no, nie rzut oszczepem, tylko rzut dyskiem? Nie rzut dyskiem. Tak, dysk. No, yy, no, jak dyskiem. jest yy, pa yy, Paweł Fajdek, czy jest Młot, jak jest yy, Rzut Młotem, gdzie Giovanni Tawłodarczyk, no to oni od lat potrafią dominować, być w tej czołce, a, a są tacy jak my, białoskórni, że tak powiem. Więc jeżeli chodzi o bieganie, pewnie coś tam może być, ale nie jest to jedyny czynnik. Nikt nie odbierze tym osobom, ile pracy musiało w, tym, musiały w to włożyć, ile poświęceń. Nawet jest taki bardzo fajny materiał na temat Asafy Powella. Można to obejrzeć na, na YouTube. To był materiał zrealizowany przez Kanal Plus. Jak, co powoduje, że był on wtedy, jeszcze nie było aż tak mocno widocznego Usaina Bolta. Co powodowało i jak wyglądała rutyna treningowa? Asafy Powella i co powodowało tą różnicę między nim, a tam był porównywany bodajże japoński, jeden z mistrzów japońskich właśnie w sprincie. To bardzo fajnie pokazuje, że genetyka genetyką, wyniki wynikami, ale też pokazuje jak musi pracować i ile poświęceń te, tego to wymaga. Plus podejrzewam, że jest taki ostatni element poza przygotowawczy, że powiedzmy, jak mamy kraje afrykańskie, no to chcąc, nie chcąc, tam się nigdy jakoś mocno nie przelewa. Nie ma tych funduszy, nie ma tego, tego aspektu finansowego aż tak mocno rozbudowanego i to podejrzewam, że też jest po prostu inna mentalność. Oni są być może bardziej predysponowani do wykonywania takich, takich aktywności. Dziękuję Michał za udział w naszym dzisiejszym podcaście, też za wiedzę, którą nam tutaj wszystkim przekazałeś. Powiedz jeszcze Michał na sam koniec, gdzie nasi słuchacze mogą Cię znaleźć na co dzień? Jak się z Tobą skontaktować? E, najprościej można znaleźć mnie przez stronę internetową. Prosta nazwa, moje imię i nazwisko i tam są wszystkie informacje. To z takiej strony treningowej, tak samo razem z Centrum Wydarzeń Szkoleniowych prowadzimy szkolenia właśnie z zakresu przygotowania motorycznego, wgłębiamy się w te wszystkie elementy gdzie działam na tym stacjonarnie lub w, w, w momencie pandemii, staramy się działać bardziej, bardziej online. Na co dzień sobie działam w Krakowie, więc no w tym mieście można mnie najczęściej spotkać. Dziękuję, Michał. Oczywiście wszystkie odnośniki do Twoich social mediów i do strony internetowej słuchacze będą mogli znaleźć pod opisem nagrania. Dzięki jeszcze raz. Do usłyszenia. Bardzo Cześć. dziękuję. Cześć. Okej, okay, super.